pan prezesem Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Na czym teraz koncentrują się prace stowarzyszenia? Tak, to jest prawda. Mam zaszczyt być prezesem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało założone przez wielu wybitnych polskich ogrodników. Na dzisiaj koncentrujemy się głównie na sprawach formalnych i organizacyjnych. Jesteśmy na ukończeniu procedury zatwierdzającej nasze stowarzyszenie przez sąd. Jesteśmy na ukończeniu spraw dotyczących organizacji biura. Dzisiaj na targach w Gołuchowie prowadzimy kampanię reklamową. Mamy swoje stoisko konsultacyjne, gdzie każdy, kto jest zainteresowany, może zasięgnąć informacji na temat celów, tego, co chcemy robić dla ogrodników, się jednocześnie złożyć już deklarację przystąpienia. A ilu ogrodników obecnie jest w stowarzyszeniu? Grupa, która założyła stowarzyszenie, to jest 18 ogrodników, którzy dysponują powierzchnią ponad 300 hektarów szklarni, w której są produkowane pomidory i ogórki. Jesteśmy dzisiaj w połowie pierwszego dnia i już mam informację, że mamy kolejnych członków na około 30 hektarów, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Myślę, że ono jest adekwatne do potrzeby. Właśnie jakimi z tych problemów w pierwszej kolejności stowarzyszenie będzie się zajmować? W pierwszej kolejności mamy sygnały od naszych członków, ponieważ nasze stowarzyszenie sobie stawia cel, żeby kontakt pomiędzy członkami a stowarzyszeniem był bardzo, bardzo duży. Więc ustawa tak zwana kominowa, czyli ten słynny dwutlenek węgla, jest taki bardzo stary temat, który występuje już co roku na początku produkcji, czyli na wiosnę, czyli markowanie pomidorów z zagranicy jako pomidorów polskich, czy nawet przepakowywanie, tak? W tym roku to było. Jak wszyscy wiemy, była grupa inicjatywa, która chciała coś z tym zrobić. Odpowiedź naszych urzędów była żenująca do tego stopnia, że nic się nie wydarzyło. Chcemy to zmienić, ponieważ chcemy pokazać, że ogrodnictwo szklarniowe to jest dziedzina gospodarki, to jest gałąź gospodarki, w której chodzą bardzo duże pieniądze, w której zatrudnienie oceniamy na ponad 20 tysięcy ludzi zatrudnionych bezpośrednio, nie mówiąc o pośrednim, więc myślę, że jest to dziedzina gospodarki, którą się warto zająć i której warto pomóc. Czy jakaś promocja adresowana do polskich konsumentów? Bardzo dobre pytanie. Jeden z pierwszych punktów, który się znajduje na naszej ulotce, tak, czyli promowanie polskiego pomidora poprzez wszelkie media. Nie tylko poprzez sam market, jak to się teraz dzieje, ale przez media telewizyjne, radiowe, kampanie, media kulinarne. Niektóre firmy już zaczęły to robić, ale niestety są to tak duże koszty i przekaz zależy od nakładów. Proszę pamiętać, że problem polega na niewiedzy. Konsumenci nie wiedzą dokładnie, czym my się zajmujemy, jakie mamy obostrzenia w certyfikatach, czego nam wolno, czego nie wolno stosować i jaka jest przewaga naszego produktu nad tym produktem, tym wspaniałym, podobno z pola. No niestety trzeba nad tym długo pracować, żeby zmienić. Dokładnie, praca jest długa, chcemy to zmienić, chcemy pokazać, chcemy zaprosić, chcemy pozwolić dotknąć, chcemy pozwolić spróbować i myślę, że to nam wyjdzie, ponieważ nie mamy się po pierwsze czego wstydzić. Jesteśmy pewni tego, co robimy. Robimy to od wielu lat, z wieloma tradycjami i musimy to pokazać i nawet chwaląc się. A skąd stowarzyszenie będzie czerpać środki? Stowarzyszenie ma dwa jakby kanały zdobywania pieniędzy, czyli pierwszy kanał to jest oczywiście składki członków i drugi kanał to są środki unijne, które wbrew pozorom dla stowarzyszeń są dostępne. Oczywiście nie na samą działalność, ale na różnego rodzaju elementy, które są w statucie stowarzyszenia, możemy wykorzystać to środki unijne. A jaka będzie wysokość składki? Wysokość składki nie jest tajemnicą. Wysokość składki to jest 1000 zł rocznie od hektara szklarni, mniej więcej jak 30 tysięcy rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do wstępowania. Stowarzyszenie producentów pomidorów i ogórków. Musimy się bronić z naszą sprzedażą. Namawiam do naszego stowarzyszenia.